przy teraz polskiej prochowni dzisiaj rusza raj tajemnicy twierdzy Brześć. Jeżeli chodzi o nazwę tajemnicy twierdzy Brześć, jest to czwarty. Pierwszy odbył się w 2012 roku, później w 2013, 2014. Te pierwsze trzy rajdy były organizowane przy współpracy z ekipą Bielskiej Klub Rowerowy z Białej Podlaskiej. No i w zasadzie jest to ich idea. Jak wygląda ten rajd i jak zaplanowaliście? Jest to rajd, który właśnie będzie odbywał się po okolicznych fortyfikacjach należących do kompleksu twierdzy Brześć. Pierwszy fort to jest Łobaczew, później Koroszczyn, Kobylany podwójnie i wracamy z powrotem tutaj na teren prochowni, na ognisko. Przy każdym forcie jest jakaś osoba, która będzie opowiadała historię tego fortu. Przy forcie w Łobaczewie będzie Karolniczy Poruk, który prowadzi portal Forty i My. Na forcie w Koroszczynie będzie grupa ASG Korpus Wschodni, Terespol. Później zajdziemy na dzieło międzyfortowe, które prowadzone jest przez Gminne Centrum Kultury w Kobylanach, a następnie na koniec do tego fortu w Kobylanach, tego właściwego, gdzie przyjmie nas klub strzelecki Kaliber. No, na ostatnie dni dobiło coraz jakby większa suma, więc pojedziemy tak myślę około 30 osób. Ile w sumie kilometrów zrobicie? Strzelam, że około 30, może 25. No to są przystanki, więc będzie to prosta sprawa. Tak, nie narzucamy tempa, nie jesteśmy zawodowcami w zasadzie. Jest to rekreacja połączona z działalnością taką kulturalną, historyczną. Tak. Nie możemy jechać niestety ze względu na COVID i sytuację polityczną. Ale jeździliście dobrze? Oczywiście, tak. Bo wpierw były wycieczki po fortach, teraz polskich, później były wycieczki do Brześcia, prawda? A później były, teraz wracamy z powrotem ze względu na tę sytuację po naszych okolicznych fortach. Mamy nadzieję, że do Brześcia się jeszcze wybierzemy. Te wszystkie rajdy, które robiliśmy właśnie wokół Terespola i Brześcia, były też przy udziale naszych przyjaciół z Białorusi, klubów rowerowych, których jest tam bardzo dużo, bo jakby taka, nazwijmy to, nie wiem, miłośnicy rowerów w Brześciu są bardzo silni. Jest bardzo liczna grupa. No niestety to jest pierwszy raz, kiedy niestety ich po prostu nie ma. Mamy nadzieję, że wkrótce zmieni się to wszystko na Białorusi i będą ci ludzie mogli do nas przyjeżdżać, a my do nich. Póki co jeździmy teraz po okolicach. Z nadzieją oczywiście, że to kiedyś się unormuje.